Mamy już 33 lata! Dziękujemy, że jesteś z nami i wspierasz Telkab, lokalnego dostawcę internetu i telewizji. Zajrzyj do nas na www.tczew.net.pl. Ksiądz Bartłomiej Labuda opowiedział o obchodach i idei Diecezjalnego Dnia Osób z Niepełnosprawnością. W trakcie wydarzenia na uczestników czeka wspólna modlitwa w kościele oraz warsztaty w Zespole Szkół Specjalnych. Co w programie? Na początku przyjedziemy z diecezji. To będzie pewnie trudne organizacyjnie, ale przyjedziemy. O godzinie 11 się gromadzimy. Rozpoczniemy zawiązaniem wspólnoty. Pośpiewamy sobie, popokazujemy, żeby trochę się rozgrzać w tym zimnym kościele. Potem będzie czas refleksji, czas modlitwy, adoracja. Będzie możliwość spowiedzi świętej. Potem będzie msza święta. Będziemy wspólnie modlić się w naszych intencjach, żeby jak najlepiej przeżyć ten czas Adwentu. Cały rok i będzie z nami ksiądz biskup Arkadiusz. I potem będzie ta część taka integracyjna, druga, przejdziemy razem do szkoły specjalnej i tam będzie dla nas poczęstunek, obiad, jakieś ciasto, kawa, herbata, a potem będą warsztaty. Jakiego rodzaju warsztaty? I to jest ta niespodzianka. Wszyscy się pytają. Dziś została podjęta ostateczna decyzja przed chwilą. W tym roku będą warsztaty z rękodzieła i będziemy robić aniołki z masy solnej. Kto będzie te warsztaty prowadził? Ja, ksiądz Bartek. Ksiądz będzie prowadził te warsztaty? No czemu nie? Nie, dobrze, ja się troszkę zdziwiłam, bo myślałam, że ksiądz będzie uczestnikiem tych warsztatów, ale dobrze. No to wszystkich, którzy będą obecni, ksiądz trochę chyba zaskoczy. Pewnie tak, no ale księża mają różne talenta, trzeba się nimi dzielić. Pan Bóg do tego nas zaprasza. A co jest taką główną ideą tego dnia, Dnia Osób z Niepełnosprawnością? Pierwsze wydarzenie i to drugie też, na pewno w nich chodzi o to, żeby te osoby z niepełnosprawnością wyszły. Wyszły na zewnątrz, żeby coś zrobić dla nich, razem z nimi. I po ludzku się wydaje, że my robimy coś pięknego dla tych osób z niepełnosprawnością. I to jest prawda, ale nie do końca. Ja uważam, że dużo więcej czerpię ja jako organizator, parafia, wolontariusze, bo my widzimy, ile oni serca w to wkładają, a ich uśmiech jest bezcenny i myślę, że wszyscy po prostu przez to wydarzenie stajemy się lepsi.